Są małe, ale bardzo żywotne, inteligentne, silne i wytrwałe w pracy. Nadają się do rekreacji, turystyki górskiej, rajdów terenowych i do zaprzęgu. Mowa oczywiście o koniach rasy huculskiej. W dniach od 16 do 18 września w Regietowie odbyły się już 22 Dni Huculskie. To impreza znana od lat, ciesząca się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród hodowców koni. Każdego roku podczas tego wyjątkowego przedsięwzięcia do stadniny koni huculskich w Regietowie przybywa kilka tysięcy gości z kraju i z zagranicy. Pierwszy raz na Dniach Huculskich, aż z Wrocławia przyjechaliśmy pooglądać, bo stadnina jest piękna, koniki są piękne, widać, że tradycja się przestrzega, bardzo pięknie to wszystko zorganizowane, no i pogoda jeszcze dopisuje. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Zawsze z podziwem na te huculy patrzymy, bo to jest rasa taka typowa, nie taka pokazowa, znaczy nie taka reprezentacyjna jak Araby, no ale ma taki swój wyjątkowy urok, bo to konie pracujące i do jeździectwa, i do zaprzęgu, i do roboty. Bardzo fajne koniki, piękne, pracowite, dzielne. Cel imprezy od 22 lat jest ten sam. Promocja koni rasy huculskiej, największej stadniny koni huculskich w świecie, promocja regionu oraz ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, gdzie przyjezdnym oferowany jest szeroki zakres usług gastronomicznych oraz hotelarskich. Podczas tegorocznych dni, jak co roku, odbył się ogólnopolski czempionat użytkowy i czempionat hodowlany. Odnieśliśmy sukces, bo w ogierach, na 16 ogierów zdobyliśmy tytuł czempiona i trzecie miejsce. W klaczach zrobiliśmy drugie i czwarte miejsce. Odbyły się także konne zawody sportowe, czyli ścieżka huculska, zręczność powożenia, maraton, skoki przez przeszkody, pokazy zaprzęgów wielokonnych i pokaz hodowlany. Po raz pierwszy bierze udział 50 koni najlepszych, wyłonionych przez eliminacje ogólnopolskie w ciągu całego roku. I to jest też sukces. Jakość koni jest fantastyczna. Myślę, że program artystyczny jest bardzo ciekawy. Odstąpiliśmy od pewnego szablonu, że tylko i wyłącznie zespoły miejscowe. Udało nam się sprowadzić zespoły spoza Gorlickiego, z Krakowa, chociażby ten zespół dzieci tańczących. Z Brzeska, z Krakowa. W programie był również jarmark rękodzieła ludowego, park rozrywki dla dzieci, pokaz zanikających zawodów oraz pokaz pracy pszczelarza. Imprezę zakończył finał kupowania konia w ciemno, gdzie główną nagrodą był oczywiście koń huculski.